Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce oficjalnie powstaje ZMS, czyli Związek Młodzieży Socjalistycznej. Będzie to kosztowało 10 miliardów dolarów. Zatrudni w zasadzie 1,5 miliona, no można powiedzieć, młodych socjalistów. No i oni będą zarabiali 15 dolarów na godzinę, plus ubezpieczenie zdrowotne, plus 25 tysięcy na uczelnię. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Czyli 15 dolarów na godzinę, ubezpieczenie, 25 tysięcy na szkołę. Podatnik zapłaci 10 miliardów. No nie jest tak źle, tak? 1,5 miliona młodych ZMS-owców będzie działało. Teraz Stany Zjednoczone, no to odbijają się od tej paniki 19. No kretyni zaczynają wspominać o następnym lockdownie. Kretyni znowu zaczynają przyszykowywać. W niektórych wariackich miasteczkach znowu zaczynają wprowadzać maski. No nie wiem, coś chyba pęknie. Ludzie tego nie wytrzymają. No, jest nadzieja, że te wybory 2022 są już za rogiem, także wszystkich tych idiotów socjalistycznych wymiecie. No ale Biden i jego komunistyczna partia właśnie to proponuje. 10 miliardów, 1,5 miliona aktywistów komunistycznych. Brakuje ludzi do pracy we wszelakich prywatnych dziedzinach. Co komuniści robią? Chcą wsadzić 1,5 miliona budżetówki. Chcą wsadzić przyszłych urzędników, polityków, nauczycieli, opiekunów i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co potrzebujemy. To jest to, co potrzebuje federalny korpus klimatyczny, no bo tak to się będzie nazywało. Obywatelski korpus klimatyczny. Brzmi ładnie jak zwykle, ale kosztuje podatków od groma i ciut. To jest dokładnie to, co demokraci chcą wprowadzić. To jest plan no rozciągania się rządu na wszelakie, w każdej dziedzinie społeczeństwa. Każdy róg życia ludzkiego, amerykańskiego będą się wciskać. No i teraz komuniści chcą opodatkowywać Amerykanów po to, żeby nas nauczali, jacy jesteśmy wredni i perfidni, że nie szanujemy środowiska. No to jest po prostu, nie wiem, Stalin czy Hitler by tego nie wymyślił. Płacić samemu za indoktrynację, żeby być indoktrynowany. Te 10 miliardów na te grupy zomowców, na te grupy ormowców, można powiedzieć grupy ormowców, bo to mają być ochotnicy, to mają pomagać właśnie no tacy ormowcy, takie ochotnicza rezerwa, taki korpus milicyjny. W tym całym planie amerykański plan pracy. Dużo tych idei Biden, administracja Bidena, no to w zasadzie przyszła z socjalistów amerykańskich, czyli Alexandria Ocasio-Cortez i cała ta reszta tych wszystkich lewaków. No a konkretnie no to jest tak zwany ruch Sunrise, czyli wschód słońca. No i jest Evergreen Action, czyli akcja zawsze zielona. Evergreen, no to znaczy to wszystkie, ogólnie rzecz biorąc, to te wszystkie sosny, jodły, te wszystkie drzewa, które po prostu zawsze są zielone, no to jest taka akcja. Nie liściaste, tylko te drzewa iglaste. No i było to zaadoptowane właśnie przez socjalistkę Aleksandrę Ocasio-Cortez oraz przez następnego kretyna, biały staruszek, on ma już 80 czy 90 lat, Ed Markey. No ale to jest taka menda typu Miller. Ed Markey, no to on sprzedawał lody, później wciągnął się do polityki, no i teraz w tej polityce to jest 60 lat. No i cokolwiek mu lewactwo każe mówić, no to mówi, no tak jak Biden. Biden teraz ostatnio był na jakimś wystąpieniu, odszedł od podium, odszedł od mikrofonu, później wrócił i powiedział, że on musi mieć zezwolenie na to, żeby odejść od mikrofonu. No wszyscy
się zastanawiają, skąd ten obłąkany człowiek, od kogo ma mieć zezwolenie. No ale jest wideo, kiedy on właśnie odchodzi, wraca, mówi, przepraszam, że odszedłem od mikrofonu, bo muszę mieć zezwolenie. No to widać, że sznureczki go pociągają, a nie jest w stanie kontaktować. No ale wracając do tego zawodowego amerykańskiego Millera, czyli Ed Markey. 1,5 miliona Związku Młodzieży Socjalistycznej, cały ten korpus będzie działał. No była taka sytuacja pod Rooseveltem, kiedy była korpus konserwacji obywatelskiej. No to wtedy amerykański rząd płacił ludziom, którzy nie pracowali, no wtedy, kiedy bezrobocie było powyżej 20%, w czasach depresji. No w czasy depresji, no to były te lata 1920-30, no w okresie międzywojennym, kiedy było bardzo dużo spekulacji na giełdzie. Ciekawostka jest taka, że na giełdzie ubezpieczenia na życie, ludzie, którzy tracili pieniądze, no jeżeli tam weszli na ten wieżowiec i zeskoczyli, no to ubezpieczenia wypłacały. Dlatego jeżeli się tak czytał tej dużej ilości samobójstw w tym czasie, no to o to chodziło, że oni po prostu rodzinie wypłacali kasy. No, może ludzie nie kojarzą czegoś takiego, ale to był jeden z tych powodów. No oczywiście, że te wszyscy ci działacze z tego Sunrise, czyli ze wschodu słońca, no to oskarżają ten ruch, czy te działanie Roosevelta z depresji, że to był rasistowski, seksistowski, że tylko przyjmował białych, że tylko przyjmował mężczyzn. Teraz będzie kompletnie inaczej. A, no i że jeszcze rząd robił wszystko na ziemi ukradzionej od rodzimych Amerykanów, czyli od Indian, tak zwanych Native Americans, że po prostu biali ukradli Indianom ziemię, a później coś robili z tą ziemią. Cała ta akcja, no to wszystko jest prowadzone w zasadzie przez kobiety, które nie za bardzo lubią mężczyzn, no i oni mówią, że tam będzie to wszystko ustawiane pod względem zmian klimatycznych, niesprawiedliwości środowiskowej i rasowej, no i niesprawiedliwości ekonomicznej i tak dalej. Czyli widać, że to jest, że to są reparacje, że to jest budżetówka, że to jest po prostu następne wciągnięcie młodych ludzi do rządzenia czy zarządzania krajem. No dobrze to się nie kończy, tak? No bo wszyscy ci pionierzy, nie pionierzy, ten Jugend, Hitler Jugend i tak dalej, stalinowcy, no to zawsze się źle kończyło. No, kraj przechodził ciężkie czasy, no w Ameryce do tego raczej nie dojdzie, bo tak jak mówię, 2022-2024 jest nadzieja, że nie pozwoli na to. No i trzeba pamiętać, że w Ameryce jest 500 milionów sztuk broni. Niemcy czy Rosja rozbroiła swoich obywateli. Także w Ameryce to raczej nie dojdzie. No ale oni mają takie plany. Cała ta misja, ten plan jest tak strasznie wielki, że po prostu nieprawdopodobny. No ale tłumaczą, właśnie ci aktywiści tłumaczą, że te zmiany środowiskowe są po prostu, muszą być zmienione. Jak muszą być zmienione? No przez zmianę społeczeństwa. Trzeba zmienić zachowanie społeczeństwa. No już zmienili dużo, tak? Już zabili po prostu wiarę, zabili kościoły, zabili małżeństwa, zabili szkolnictwo. No teraz już przychodzi okres totalnego zamordyzmu. No i chcą zmienić ekonomię, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i właśnie chcą zmienić ekonomię. Biały Dom i Biden, sterowany, pociągany sznureczkami, nie wiadomo za kogo, mówi, że
że korpus klimatyczny, no to wstawi nowe, bardzo zróżnicowane społeczeństwo czy pokolenie do pracowania na ziemiach publicznych, czyli różne tam rezerwaty, nierezerwaty konserwacyjne i tak dalej, że będą pracowali przy wodzie, na wybrzeżach, że będą pomagali społeczeństwu jako takiemu, no i będą poprawiali sprawiedliwość środowiskową. To jest taki wytrych po prostu dla ludzi, którzy będą zarabiali niezłe pieniądze z podatków podatnika. Ta wszystka, cała ta zielona robota, no to będą korpus, to będą brygady nauczania, będą, nie wiadomo kiedy zaczną się kije, tak? No ale Związek Młodzieży Socjalistycznej będzie po prostu jeździł w najróżniejsze miejsca, no i nauczał, będzie rekrutował, będzie wciągał, będzie przyjmował do budżetówki, do służby dla socjalizmu. Ten staruszek Marki, czyli ten amerykański Miller, no to powiedział, że całe te grupy, te brygady korpusu będą reperowały parki narodowe, będą instalowali panele słoneczne, będą pomagały, jak są jakieś tragedie czy klęski żywiołowe. No będą robiły wszystko w zasadzie, co rząd im każe, no bo będą opłacani. Ten senator Marki właśnie proponował tą robotę, no to ta robota, no to ma być w zasadzie taki przedsionek do roboty państwowej, no i do związków zawodowych, no bo w Ameryce związki zawodowe, 10% związków zawodowych to są urzędnicy państwowi. Inna alternatywa, czy inna możliwość w korpusie klimatycznym, to jest zostać nauczycielem nauczycielem czystej energii. Czyli oni będą nauczali o czystej energii, także następne z 1,5 miliona, no to ze 100 tysięcy będzie nauczycieli znowu dodatkowych w szkołach, także że ta robota będzie, no coraz więcej będzie tej kiełbasy, tak? Bo to zawsze na tym polega, że partia rozdaje, partia daje funkcje, no i wszyscy z partii głosują. Oni właśnie mówią, że korpus ten środowiskowy, klimatyczny, no to będą się opiekowali staruszkami, no tak jakby nie było 10 tysięcy innych możliwości, kto ma się opiekować staruszkami. No mają nauczać te w społeczeństwie na temat krzywdy klimatycznej, która jest robiona przez dwutlenek węgla. No, co będziemy? Będziemy słuchali o tym, o grzechu jedzenia mięsa, no i o grzechu używania piecyków gazowych. No, komuniści nie znają czegoś takiego pojęcia jak grzech, no ale znajdą po prostu metodę i słowa na to, żeby ubliżać tym, którzy jedzą mięso i którzy wolą gotować na gazie. No, taka wygląda, że jest przyszłość komunistyczna. Pod całą tą propozycją Aleksandry Ocasio-Cortez i tego staruszka Marki, no to właśnie oni będą, jak wspominałem, dostawali $15 na godzinę. No to jest 30 parę tysięcy rocznie. Będą dostawali ubezpieczenie zdrowotne, czyli dla jednej osoby, no to jest dodatkowo jakieś 8-9 tysięcy. Dla rodziny, no to jest około 20 tysięcy. Dodatkowe jakieś benefity, jeżeli są potrzebne, no i te 25 tysięcy na uczelnię. Także to niezłe pieniądze w ramach budżetówki.
Polski. Ośmiu reprezentantów, 80 reprezentantów i demokratów z Izby Reprezentantów i z Senatu właśnie napisało list do tej czarownicy House Speaker Nancy Pelosi, czyli to też jest staruszka, no wredna staruszka, która ona teraz zrobiła komisję do badania 6 stycznia. No i w tej komisji w zasadzie są sami demokraci. Sami demokraci, czyli jednopartyjny komunistyczny system jest na dzień dzisiejszy. Po prostu wywalili wszystkich republikanów z komisji. No wzięli jakichś dupolizów tam, którzy w zasadzie są z nazwy tylko republikanami. No i robi się proces czarownic. To jest po prostu farsa. Przyszli tam ci ludzie, płaczą, policjanci płaczą, senatorzy płaczą nad tym, co się stało 6 stycznia, co w zasadzie się stało. No, policja zabiła kobietę strzałem w szyję, paru umarło na zawał serca i to było kilkaset osób ze 100 tysięcy protestujących. Także to jest pic na wodę, fotomontaż znowu przez komunistów. No ale właśnie tych 80 reprezentantów i senatorów demokratycznych napisali list do czarownicy Nancy Pelosi i do przewodniczącego większości Chucka Schumera, którego też na pysk wyleją, bo on też jest, nie mieszka w Izraelu, mieszka w Nowym Jorku, ale Alexandria Ocasio-Cortez czai się na niego, a przypuszczalnie i ona, i on po prostu zostaną zmiecieni już niedługo. No i tych 80 demokratów napisało w tym liście, że ten korpus środowiskowy, no to musi być dobra ścieżka dla młodych ludzi ze Związku Młodzieży Socjalistycznej, żeby mieli dobrą robotę potem, no szczególnie w rządzie. Schumer się boi Aleksandrii Ocasio-Cortez, to jest młoda dziewczyna, młoda kobieta, prawie 30 lat, ale socjalistka, także, że on ją popiera, bo się boi, że go wykolegują, no ale i tak go wykolegują. Oni dołożyli te 10 miliardów dolarów do tych 2 trylionów, które komuniści chcą zabrać w podatkach i chcą rozdać. No, plan jest jak najszybciej rozdawać i jak najwięcej znaleźć ludzi, którzy będą głosowali na socjalistów. To dużo nie zajmuje, tak? Dopóki jest forsa, żeby zabierać komuś, to trzeba dawać to, żeby oni popierali ten złodziejski rząd. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikaj na reklamy, jeżeli możesz. No, jeżeli coś jest za bardzo kontrowersyjnego, jeżeli coś wpiszę w opisie i komputer wychwyci, no to zaraz demonetyzuję, dlatego te moje opisy to są dosyć takie, no, czerstwe, czy nijakie, czy miękkie. I tak nie będą mnie polecali, także dziękuję wszystkim, którzy oglądacie. No jest 200, 300, 400, 500, 600 oglądających, także na te 5 tysięcy zaczęli dokładać, z powrotem pozwolili na subskrybowanie, także że liczba wzrasta. No wzrosła o 45 osób w ciągu ostatnich 28 dni. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy kliknęli. No jest to miłe. Na pewno to pomaga algorytmom. Algorytmy no niższą, ale algorytmy też patrzą, co wy wszyscy robicie. Także jeżeli dłużej oglądacie, to oni bardziej polecają. Jeżeli mniej oglądacie, nie polecacie, nie klikacie na lajkowanie, to wszystko się tam gotuje. No będę te swoje obowiązki codzienne wrzucał, tak jak wrzucam od 3-4 lat. No zajmuje to trochę, te 20 minut trzeba nagrać. Przelanie, no to jest następne tam 5 minut. Tyłu za bardzo nie zmienię, przez jakiś czas jeszcze na pewno na zieloną ścianę się nie zamienię. Na pewno przez jakiś czas jeszcze czapeczki Trumpa nie będę zdejmował. Ogólnie rzecz biorąc, zdrowia dla normalnych.